Ciao, witajcie ponownie. Dzisiaj kolejne 10 przykładów z użyciem czasownika dare. Miłego oglądania. Wyrażeń z czasownikiem dare jest naprawdę bardzo dużo. Kiedy przygotowywałam ten odcinek, naprawdę nie miałam problemu, żeby wypisać ich. Ile? No sporo, bo wypisałam ponad 40, no ale doszłam do wniosku, że chyba mielibyście dość i czasownika dare, i mnie, więc postanowiłam ograniczyć się do 10 w zeszłym tygodniu i do 10 w tym tygodniu. Jeśli jednak chcecie wiedzieć, jakie były pozostałe wyrażenia, no to odezwijcie się, chętnie się nimi podzielę, ale do rzeczy. To wyrażenie przyda nam się, kiedy będziemy chcieli kogoś obrazić. Dare del cretino a qualcuno a una persona to po prostu nazywać kogoś idiotą, nazywać kogoś kretynem. Dare del asino to właściwie to samo, oznacza po prostu nazywać kogoś osłem. Marco è uscito con mia migliore amica, te lo immagini? Così gli ho dato del cretino e me ne sono andata via, lasciandolo da solo in mezzo a una strada. Dare la buonanotte a qualcuno to po prostu dire la buonanotte, czyli powiedzieć komuś dobranoc, po prostu. Era molto tardi, così gli ho dato la buonanotte e sono andata a letto. Dare per scontato. Osoby uczące się języka angielskiego z pewnością z tym wyrażeniem się już w języku angielskim zetknęły. Chodzi o angielski czasownik underestimate. My w języku polskim nie mamy aż tak genialnego wyrażenia, aż tak cudownego jednego słowa, którym można byłoby zastąpić dare per scontato. Co to oznacza? Oznacza, że kogoś bądź coś bagatelizujemy, że kogoś bądź coś niedoceniamy, że coś jest dla nas oczywiste, ale do tego stopnia, że sprawiamy wrażenie niedoceniania, nieprzykładania wagi do czegoś. Io do per scontato la tua presenza nella mia vita. Czyli twoja obecność w moim życiu jest dla mnie oczywista, ale tak oczywista, że wręcz bagatelizuję twoją osobę. Nie doceniam cię. To ma troszeczkę negatywny wydźwięk jednak. Mi dai per scontata. Nie doceniasz mnie. Dare coraggio. Tym razem bardzo pozytywne wyrażenie. Dodawać komuś odwagi, dodawać komuś otuchy. Mi hai dato coraggio. Dodałeś mi otuchy, dodałeś mi odwagi. Dare voce a, czyli dawać wyraz czemuś, pozwolić dojść do głosu. Dare voce, czyli dosłownie tłumacząc, dać głos. Follia di questi anni, di troppi credo e pochi sbagli. Per dare voce ai tuoi pensieri, per imparare a stare in piedi e per amarsi più di ieri, di più, di più, di più. Piosenka opowiada, że potrzebna jest odwaga do wielu rzeczy. I tam pada zdanie, per dare voce ai tuoi pensieri, czyli potrzebna jest odwaga, żeby dać wyraz, dać głos, pozwolić dojść do głosu własnym myślom. Darsi da fare, czyli impegnarsi, zaangażować się w coś aktywnie. Moja koleżanka kupiła mieszkanie, które przez kilka ostatnich tygodni remontowała. Po tym remoncie, po tym czasie zaprosiła mnie do siebie, żeby pochwalić się efektami swojej pracy. Wchodzę do środka i jestem zachwycona. No, taki kawał roboty dziewczyna wykonała, że hej. Mówię więc do niej. Oh, ma ti sei data da fare. Complimenti. Oh, ale się zaangażowałaś. No, gratulacje. E invece lei cosa legge? Ah, biografie di cantanti rock, spie, criminali, atleti caduti in disgrazia, gente che insomma nella vita si è data da fare. Dare lezione to dać lekcje.
Ale nie mówię tutaj o tym oczywistym, bardzo dosłownym znaczeniu tego wyrażenia, ale o nauczce. Mi ha dato una lezione oznacza dał mi nauczkę. Dare un buffetto a qualcuno, dare una pacca sulla spalla a qualcuno. To właściwie są dwa osobne wyrażenia, ale umieściłam je na tej liście razem, bo właściwie wychodzi na jedno. Dare un buffetto albo dare una pacca sulla spalla to po prostu poklepać kogoś po ramieniu, albo pocieszając kogoś, albo dodając komuś otuchy. Mężczyźni mają w zwyczaju tak często robić. My raczej tego nie robimy, no ale właśnie o to chodzi. Dare un buffetto, dare una pacca sulla spalla, poklepać kogoś po ramieniu. Ti piace darti ai bagordi? Co to oznacza? Balować. Czy lubisz balować? Ale nie chodzi tutaj tylko o imprezę, o dyskotekę. Wyrażenie darsi ai bagordi ma dosyć szerokie zastosowanie. Używamy go wtedy, kiedy mamy na myśli, że czymś się rozkoszujemy. To może być picie, to może być jedzenie, może być seks, mogą być jakieś hulanki i sfawole, taniec, cokolwiek innego. Możemy tego użyć, kiedy na przykład jesteśmy na jakiejś imprezie. Mamy wychodne od wszelkich obowiązków, mamy ochotę się napić, coś dobrego zjeść, no i potańczyć. Więc mówimy, oggi mi darò ai bagordi. Dzisiaj pobaluję. Darsi per vinto to takie smutne wyrażenie, bo oznacza poddawać się. Non darti per vinto, nie poddawaj się. Jeśli przygotowujesz się do zdania egzaminu językowego, no to pewnie nie obejdzie się bez rozwiązywania tradycyjnych ćwiczeń gramatycznych w podręczniku. Ale jeśli uczysz się dla siebie, no to ucz się gramatyki bardziej praktycznie. Pamiętaj o tym, że wszystko to, czego się uczysz, otacza cię, więc obserwuj świat. Kiedy oglądasz serial czy słuchasz radia, zwracaj uwagę na to, jakie czasy zostały użyte albo jakie wyrażenia pojawiły się w serialu. Ucz się języka aktywnie. Znajdź w internecie tekst ulubionej piosenki albo napisy do Twojego ulubionego filmu. Weź zakreślacz i podkreśl, znajdź w tekście kilka przykładów na zagadnienie gramatyczne, którego akurat na lekcjach się uczysz. Zwróć uwagę, w jakim kontekście zostało użyte. Znalazłeś kilka zdań? Fantastycznie! No to teraz najpierw przeczytaj je kilka razy na głos, a potem spróbuj się trochę nimi pobawić. Zobacz, jak się zmieniają, co się z nimi dzieje. Spróbuj zmienić rzeczownik albo czasownik, użyć innej osoby, odpowiedzieć na pytanie albo zadać pytanie, jeśli było to zdanie oznajmujące. Kiedy na przykład w serialu pojawiło się pytanie: Hai visto quella polastrella? Widziałeś tą laskę? Możesz po prostu na to pytanie odpowiedzieć. Ho visto quella polastrella. È tutto per oggi. Ci vediamo tra una settimana. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się za tydzień. Buon fine settimana. Miłego weekendu. Ciao, ciao.